det er sånn Barometret står på storm Jeg i kjempeform, jeg kan ikke ligge No, generalnie mam nadzieję, że będzie nas dobrze słychać. Zaczynamy z nową serią, ze względu na to, że mamy mały przestój w wywiadach. Postanowiliśmy ruszyć z czymś takim jak pewnego rodzaju wywiady radiowe, tylko i wyłącznie do odsłuchu, nie do oglądania. Dzisiejszym moim gościem jest Zbigniew Sperka. Dzisiaj będziemy rozmawiać o miejscu filozofii we współczesnym świecie na podstawie gier komputerowych. Czy filozofia dociera do ludzi współcześnie? Czy gry komputerowe mogą być nośnikami filozoficznymi? Jeżeli mówimy o filozofii w sensie takiej akademickiej, no to muszę przykrością powiedzieć, że nie. To jest raczej powód do kpin. Dość często spotykam się z opinią, a co będzie zrobił po filozofii? Pracował w McDonaldzie? To jednak taka jest reakcja. Jeżeli patrzymy na to tak czysto materialnie, ale czy filozofia ma miejsce? Oczywiście, że tak. Nawet tego nie wiemy, ile czerpiemy z filozofii, ile nasz świat jest oparty na tym starożytnym myśleniu. Naprawdę? Jakieś przykłady? No jednak, jeżeli nawet spojrzymy na ten pomysł Platona, tak, na świat idealny, to przecież nasza rzeczywistość jest odzwierciedleniem tego systemu, który on stworzył, całe chrześcijaństwo. Czyli świat idealny, a jakieś przełożenie innych idei Platona na nasz świat? No mamy jeszcze słynny mit do jaskini, a przecież każdy chce się uważać, że nie jest ignorantem, tylko świadomym obywatelem. Oczywiście, oczywiście. Znaczy, tak jak wspomniałem wcześniej, czy gry mogą być nośnikami filozoficznymi? Znaczy, pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, to są gry strategiczne lub tego typu, kiedy często widzę sentencje filozoficzne w czasie wczytywania. Dokładnie nie pamiętam, przy której grze tak się... No ale przechodźmy nawet w cywilizacji. Tak. Zdarzają się niejednokrotnie i to wiele, wiele wspaniałych myśli, które rzeczywiście jakieś jacyś filozofowie wygłosili. Czy takie sentencje, które widać w grach, i to podejrzewam, że nie tylko strategicznych, czy takie sentencje mogą nas zachęcić do filozofowania, do tego, żeby jednak wziąć tą książkę z półki, czy zacząć studia, czy pójść na etykę w szkole, jeżeli jesteśmy jeszcze właśnie w liceum czy w podstawówce? Na pewno ją przeczytamy, jeśli jest długie wczytywanie po prostu z nudów. A czy zachęcić? Myślę, że niektóre osoby tak. Jest w tym, jednak to intryguje te myśli. One mają jakąś tam prawdę w sobie. Odkrywamy pewne rzeczy, które tak naprawdę dzieją się w naszym życiu, a które już ktoś kiedyś powiedział. I czasami szukamy, jednak widzę nawet po osobach, które nie studiują filozofii, że jakieś tam zacięcie mają w tym kierunku, szukają czegoś. Nawet jak czasami podsunę komuś jakiś tekst, to potrafię być tym zachwycony. Tak, tekst, który się pojawił w grze? Nawet nie sam tekst, po prostu jakiś fragment, jakiś artykuł. Potrafię się zachwycić. Ostatnio właśnie piszę pracę magisterską o Senece i podsunąłem kawałek mojego rozdziału i pewnej osobie, i tak to czytając, ona się tym zachwyciła, jakie to jest współczesne. Tak, no, tak stwierdziłem, no to tak jak w moim życiu praktycznie. Czyli generalnie gdziekolwiek byśmy się nie napotkali jednak na tą filozofię, to znajdą się osoby, które jednak podłapią tą smykałkę i będą dalej chciały to w jakiś sposób może pociągnąć, jednak może jakoś też odnieść do swojego życia. A tak zapytam, czy kojarzysz może taką właśnie sentencję, która się pojawiła w grze, może nie tylko i wyłącznie do przeczytania, ale także może wygłosiła ją jakaś postać, która jakoś na ciebie wpłynęła? Masz takie coś? Masz jakieś przeżycie, które jednak tam gdzieś ci w głowie utkwiło? No mam kilka, tak, ale nie chcę nie wiem, czy chcę powtarzać, bo nie wiem, czy to powtórzę słowo w słowo. Nie musi być słowo w słowo. Ważne, żeby przekaz był, żeby sens był zachowany w jakiś sposób. No to... Była na przykład taka sentencja, tak, co trochę wpłynęło na moje życie, łacińska, tak? Mężczyzna paść może, ale się nigdy nie podda. Lub też taka rzymska sentencja, ona była zmieniana, bo to, ale mniej więcej, najbardziej mi się podobała ta wersja, w której to było, czyń swoje, nie patrząc końca. A w jakiej to grze było? Aj, to już sobie nie przypomnę, bo to
Powiem wprost, sentencje pojawiały się głównie oprócz cywilizacji, pamiętam jeszcze, są Total Wary, tak? Tam mamy nie tylko filozoficzne, ale też historyczne. Zgadza się. Mamy Gry Paradoksu, tam też się zaczęły pojawiać te sentencje. Takie jak Crusader Kings, tak, czy Europa Universalis. Oczywiście one są dopasowane do epoki, w której się no dzieje. No jasne, tak? Wiadomo, wiadomo. Czyli generalnie z tego nam teraz w tym momencie wychodzi, że to właśnie gry strategiczne najbardziej się nadają do takiego, jako taki nośnik filozoficznych idei, filozoficznych sentencji, ale czy jeszcze jakieś inne, czy no nie wiem, czy gry typu shooter mogą też mieć jakieś zachowania, znaczy jakieś takie zachowane w sobie głębsze przekazy? Czy można gdzieś tam umieścić jakieś takie... Kwestie indywidualne, tak? Bo teoretycznie mieliśmy grę Bioshock, tak? Przedstawiała system utopijny. To prawda, on był strasznie naiwnie tam pokazany i bardzo prymitywnie, no ale jednak jest to ta idea, tak? Tego platońskiego państwa. Znaczy, sprawa. Jednakże dobry początek, żeby się zainteresować tym tematem właśnie tych utopii. Bo to jednak jest dość... To się do XIX wieku pojawiała ta myśl. A już skoro właśnie utopie nam weszły jako w tym momencie ta przewodnia myśl, jeżeli chodzi o filozofię, to czy nie można tworzyć jakichś utopijnych gier, czy utopijnych światów właśnie na podstawie tak zwanego VR-u, czyli wirtualnej rzeczywistości? Czy tamte światy mogą rzeczywiście zastąpić nasz świat, skoro będą takie idealne? Oczywiście, że tak. Nie dość, że będą bardziej realne, to jeszcze będą tańsze. Tańsze to znaczy... No jednak, tak się domyślam, że będzie jednak taniej zakupić sobie jakiś tam sprzęt. Znaczy na pewno drogi, ale jednorazowo. I na przykład program czy grę, dzięki której pojedziemy na jakąś Jamajkę czy gdzieś... gdzie nas po prostu nie będzie stać pojechać w warunkach naturalnych i do tego będziemy to mogli robić często, tylko kwestia prądu i dostępu do... Zgadza się, ale pamiętaj o tym, że jednak ludzie, którzy tworzą takiego rodzaju programy, takiego rodzaju gry, zawsze wyczują tą możliwość jeszcze więcej ściągnięcia pieniędzy od swoich odbiorców. Czy w takich grach mimo wszystko nie pojawi się w pewnym momencie mikropłatność, wykup sobie dodatkowe, powiedzmy, majtki na Jamajce? No oczywiście, że tak. I to wszystko za realne pieniądze, także no nie wiadomo, czy to jednak będzie tańsze. No, jeżeli to będą takie drobiazgi, to i tak nie musisz z tego korzystać. Co ci zależy, w jakich kąpielówkach biegasz? W tym momencie mimo wszystko mówimy tutaj o tej wirtualnej rzeczywistości jako takim zjawisku dobrym, ale nie zapominajmy o tym, że jednak może się z tym wiązać coś jednak negatywnego, takie zmatriksowanie społeczności. To jest oczywiste, że będziemy dzięki temu uciekać od prozy życia, która jednak jest często ponura, brzydka i nijaka, zwłaszcza zimą w tym kraju. Ale są kraje, w których jednak nie trzeba będzie takiego czegoś właśnie uciekać. Znaczy chyba każdy będzie chciał uciekać, każdy chce być kimś więcej niż jest, a jednak współczesny świat, tak, pogoń za po prostu przetrwaniem, no, sprawia, że nie realizujemy tego, co byśmy chcieli, no, czujemy się nikim, dlatego chyba w gry gramy, jest to nas oszukość, nie? Jesteśmy kimś, kim chcielibyśmy być, kim można było... Możemy być kimkolwiek tak naprawdę. Kim mogliśmy być na przykład w przeszłości. Dobra myśl. Naprawdę dobra myśl. Taka prosta sprawa. No, dzisiaj tego już nie ma, bo żyjemy w świecie pewnego pacyfizmu, pewnego takiego pewnej takiej ponowoczesności. No, jak się cofniemy do XIX wieku, to nie było problemu zaciągnąć się do wojska i spróbować się. Mogłeś zginąć, to faga, ale mogłeś coś tam przeżyć. No dzisiaj to nie jest już takie. Znaczy, no można się zagłębić, ale to już nie jest takie łatwe i nie jest to takie proste. No i też nie ma możliwości na taką szybką karierę, jak było to kiedyś. Czyli to można w tym momencie powiedzieć, że są tak samo gry pewnego rodzaju, no nie wiem, nie tyle odskocznią, co takim właśnie spełnieniem takiego, szczególnie dla mężczyzn, takiego bohaterskiego zachowania, tak, możemy iść na wojnę i rzeczywiście nie zginąć, ale możemy to przeżyć, ale czy to jest rzeczywiste, czy to jest... No nie, ale innej możliwości często nie masz, więc jest to taki erzac. Jeszcze takie jedno pytanko do ciebie.
No tak się tutaj właśnie zastanawiamy, jednak te treści filozoficzne niejednokrotnie w grach są i na to można wskazać przy wielu przypadkach, tak jak zresztą sam wskazywałeś przy grach strategicznych, czy tak jak już później było przy Bioshocku, ale czy gry mogą udzielić nam odpowiedzi na pytania ostateczne, pytania o absolut, pytania o sens życia, czy może już udzielają, a my tego tak naprawdę nie widzimy? No pewnie nie jest to ich celem, ani celem autorów, ale możemy tam znaleźć pewne treści, pewne odpowiedzi na coś, co nas trapi. Jednak chyba to nie będzie wystarczające. Przynajmniej nie w takim stanie, w jakim by to nas satysfakcjonowało. Zresztą pojawia się pytanie, czy my w ogóle jesteśmy w stanie sobie odpowiedzieć na takie pytanie. Może źle szukamy. Może źle szukamy. Albo po prostu się nie da. A właśnie po prostu nie da, dokładnie tak. W każdym razie myślę, że na dzisiaj zakończymy. Jednak to miały być w założeniu krótkie podcasty. Dziękuję Zbigniewie, że jednak chciałeś przyjść, że mogliśmy porozmawiać na temat filozofii we współczesnej świecie na podstawie gier komputerowych. I ja również dziękuję.